przeklęte przez kibica, co? No to właśnie one zostały od nowa napisane. A ten Robert co tam robi? No właśnie tym projektami się zajmuje, kłóci się z pełnomocnikiem i z wszystkimi wokół się. Przyjęła uchwałę o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, zakażeń chorób zakaźnych wśród ludzi. Ta ustawa wprowadza stan szczególny. Podejrzewam, że gdzieś tam będziemy chcieli jak najbliżej podjechać. Tam jechać? Ale można to sobie wybadać jeszcze, tak, 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 to według mnie będzie waliło do góry, to też jakby zobaczyć na ten, na filwater, jak będzie waliło wodą do góry, to znaczy, że jest do góry, nie? Żeby tam w tamtą belkę nie uderzył starą. No, zaczynamy odchodzenie. Wychodzimy w rejs. Potem na wziąć pod moją liną. Dobra. A tu jest jeszcze drugi szpryk. Albo tu za, nie, weź wyciągnij ją spod. Załóż na nagę po prostu. Tu? Tak. No, taki węzeł jak ty? Drugi szpryk. Ten jak ćwiczyłem? Tak jest. Tak, tak, normalnie zachnagowa. A i ten drugi. Dobra. A widzisz, bo już z drugiej strony to ja już się... Obojętny z tyłu. Dobra. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra. To ja już w ogóle się dobrze nauczyłem w jedną stronę, to już... A, to też. Do widzenia! Do widzenia! Dobre wodę, możliwe. Dzięki. Alarm, echo sondy. My w lewo płyniemy, tak? Tak. Wreszcie znów na wodzie. Mam nadzieję, że im nie przeszkadzam. Jak przy kierowaniu samochodem? Jakaś szosa tu nad nami potężna. S7. Dobra. S7, ojej. A to dopiero. Artur to... S7.
jakiś stary wiadukt taki wąskotorówki czy czegoś. Dokładnie. Prawda, dokładnie. Lewo! Uwaga, barka płynie z drugiej strony, czy stoi? Tak. Stoi. Stoi. Płynie. Coś jeszcze widać, patrz. Patrz, skaczką stał zrób. Świt. Skaczką zrób. Oszustwo, kurczę. Ja myślałem, że tu będzie po szyję, a tu ledwie. Gdzie ja teraz pójdę? Pod pomostem? Ja idę tam. A kaczka tam pływa. W piaseczku, tak? Wiesz? Heroicznie. No. To są istne kaczory. Razem z kaczkami pływają. To są istne morsy. Kamerzysta. Istne morsy. O, kolenta. O, jacie. Ja ostrzegałem, że jest lodowata. We wrześniu jeszcze się nie kąpałem nigdy. A ja się... Za co to wszystko? Fajnie. Mówicie od razu, może nie. Nie wiem, czy ja dam radę, bo tu jest choćby krótki ten. Nie ma się za co chwycić. Jeszcze raz do wody. Naprawdę, naprawdę to wyczyn. Trzeba przyznać. Stycznia. Jedziesz? Nad morzem. No, to... no ty chyba tak, nawet zdjęcie mi kiedyś. No wy morsy jesteście z tego. Wniosek. To było w styczniu, Paweł? Tak, bo ferie zimowe były. Jacek, służę, skoro tak ciężko się na to wchodzi. Ja nie mam. Nie no, po prostu zrobili, żeby było, ale... Miejmy nadzieję, że nie wpadnie. Że to wszystko jest, jak to mówią. Właśnie, bo parki są nowe. Na granicy bezpieczeństwa. No, nie. No, to zależy od pokoju, nie? Ale generalnie to nie jest jakaś... Wózek rusza, łódka zostaje. I to ludzie sobie. Dużą przestrzeń już wodną i tam zobaczycie już statki, jachty i sulawiany. I teraz sumujecie po lewej stronie. Dobre są. Flota? Bardzo miała, ale nie miała. Majki, które przeszkadzają mi ręcznie klienty.
Uśmiech, panowie. Do zdjęcia. Zapraszamy. To jest zimorodek, jak klejnocik, tylko pewno go nie bardzo widać, ale śliczny, niebieściutki. Przeleciał. O! Ej, przeleciał. A w ogóle to pierwszy raz płynę łódką po lesie. Szkoda, że słońce zaszło. Wymiana butli gazowej nie jest prostą sprawą. Co? Wymiana nie jest prostą sprawą? No nie, no trzeba mieć na pewno jakiś skończony kurs. Przedzieramy się. No jest łabędź, tak jest. Może zabaw. Ale tam nasza flaszka jakaś leży. I tu jakiś ham. Chyba jakaś żal. Atakujemy łabędzie z małymi. O, właśnie, bardzo dobrze. Omijamy. Zdarzyło nam się lekkie stuknięcie. Nie, tu! To? A, bo to jest faktycznie. Tak, bo to jest ta część. Idę zapisać do dziennika. A nie, to nie. Tak, tak, masak potrzebny. Dobrze, daj w lewo trochę, w lewo. No i trochę wolniej. Dobrze. No, a tu można pójść szeroko. W lewo trochę. Nie, no dobrze, dobrze, nie za bardzo. No żółtych haków tylko i stop przed hakami. Hamuj bosakiem. Ten i bosak. Tak, bo te cofamy, żeby zejść ten hak. Dobra, trzymaj bosak. Przyciągnąć? Dać mi cumę. Nie, z tyłu, nie ten. A, ten. Dobra. Aparat. Muszę trochę do tyłu. Wy jesteście w środku, a my jesteśmy tu. Tak? Okay. Siedzi. Dobra. Musimy go odsuwać od tego i ciągnąć do przodu razem z wózkiem, jak będzie zacznie wózek jechać. Już jadzie. Przyciągaj dziób, przyciągaj trochę. Dobra, stop.
Stop, dobra. Odsuwamy. Pan bardzo nisko pójdzie teraz. Przyciągnij trochę dziób ręką. Ręką! Dobra. Silnik podniesiony, tak. Już się wózek pokazuje. Tak. Siedzimy. Ten przycisk. Siedzimy. Jedziemy. Aha, bo to jest. No tak samo szybko będziemy zachowywali. Tak, no trzeba będzie chodzić. No właśnie. Właśnie nie ma. Am, oni nam, a my im. Nie widziałem, że jesteśmy tak słabi. Jesteśmy, witamy. Będziemy w telewizji, czuję. Ludzie. Albo gorzej, na Facebooku. Ale tutaj nie sięgnę niczym. Tu mamy dużo miejsca. To i tak mnie nie sięgnąłbym niestety. Koła jak na filmie Ziemia obiecana. Dobrze. Na lewo. To już. Ale potężny dąb. Już mówiłem, jeszcze nie płynąłem. Ale patrz, jak to burtuje, aż się woda podnosi w kanale. O, proszę. No telewizja jakiej? Na YouTube! Telewizja domowa! Wszyscy na YouTube! No, przed nami następna pochylnia. Ale chyba już taka wysoka nie będzie. Perspektywy jeszcześmy nie mieli. Ja zdejmę, ja tak? Tak. Rzucił tu na pokład i na tędy wejdzie. Kliknąć.
przejść na tamtym, Paweł, przejść na tamtym. Dobra, wszystko dobrze. Żeby zrównoważyć. Tu będzie z górki na pazurki. Ale ta woda, która tu spływa. A woda, tak. Paweł. Tam coś się przechyliło na bok. Dziękujemy. Przed nami kolejna pochylnia z obrotnicą. Zielone, zielone jest. Bo jak ma się koledzie, dlatego to mamy też nie tak. Tak, tak. Bo będziemy płynąć między tymi szalbami. Na to pan jakiś pontów? Nie, to nie pontów. Nie, to odbijacze. Odbijacze. No takie solidne jak tutaj. Tu ładnie przebiega. Tu odepchnąć z kolei. Kurde, tam jest kamerzysta. No bo ja wiem, że proszę. Ktoś wchodzi, żeby to z tym, żółty. Masz tumę. Tumę masz. Chwileczkę, nie walić w gąbki jeszcze, bo muszę nie. Wyłączyć i podnieść. Jeszcze jest. Bronić, dobra. Cofać. Już łódka siedzi na podporach. Teraz Krzysio został wysoko w górze, a Paweł jeszcze bardziej w górze. A my tu jedziemy. A my tu jedziemy do przodu. Blong, blong. Według mnie to stoimy w miejscu jak byki. Most dosyć niski, ale to nie wiem. Jak ty ryzykujesz głową, to przejdziemy. Bosak środkiem. Ktoś na nas nasz. Dobra, z pół metra mamy za sobą. Kto to na nas? Kuki gniazda kto to na nas?
A oto pierwszy samodzielny węzeł. To jest mój pierwszy autorski węzeł Knagowy w 3D. No ale jesteśmy w Elblągu, no. Jak się rozkołysał ten nasz cruiser. O, a co my tu robimy? Czekamy do 19 na otwarcie mostu zwodzonego. No, w oczekiwaniu na otworzenie musimy się trochę kręcić. Gdzie ten gościu siedzi? Żeby wiedzieli, że trzeba otworzyć. A stamtąd, aha. No w ogóle, on gdzie indziej siedzi właśnie, gdzieś tam. Nie tutaj. No i wreszcie się podnosi. Uwaga, bo tamten na zderzenie idzie. Ciekawe jakieś, kurczę. I tu jest też jedna rzeczka wpływa. Zabudowania. O. Aha. Malutka. Też. Wieczór się zbliża nad Elblągiem. No, to zacumowaliśmy. Tu mamy prąd. I się przepieli tu. Ale jak tu by ktoś chciał wejść, to wezmę swój sztormiak i sweter. Ostatni raz spojrzę na Pils. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fidelsgrill. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fidelsgrill. Tak, wnętrze jest małe, ale wcale nie tak znowuż małe. Tutaj jedna brycza z przodu. Stolik się składa i drugie spanie. A trzecie aż tutaj. O, chwytnik. Co wziąć? Chwytnik do tego. A, już. Jacek, już. Proszę bardzo. Nie, tam. Robisz sobie. Nie. Proszę bardzo. I aparat. Mi daj bardzo się proszę z mojej jaskółki. Te okna na wszystkie strony wychodzą. O, i teraz wychodzimy. Słuchaj, jakbyśmy gdzieś trafili barkas, to ja bym spróbował. Co znaczy barkas? Barkas, takie piwo. No, piwo no barkas, zobacz. Reklamują barkas. O, nie wiem. Jakże wiec. No, musi być coś ciekawego. Na razie... No i wychodzimy. Albo może Elblągu. Kąpać się nie wolno było. Ile miesięcy cię nie widziałem. Zbliżamy się do śluzy. Wrota mamy otwarte, prawda? Na to wygląda. Jesteśmy w śluzie, woda się podobno podnosi. Pieniądze szykujecie? O, już jesteśmy wyżej. Nie wpuszczają nas. Będziemy zdaje się odjeżdżać. Thank you.
Dziadziop. Ale fajny pies. Tak się nalewa wodę z dużego bukłaka. No tak, o tak? No tak. Trochę może pokaz nieudany, ale zasada słuszna. Ale istota i idea została uchwyconą, nieprawdaż? Oczywiście. Po całym wagonie, po ludziach. To w pociągu było. Tak, to była gazowana i nie udało się całkowicie zdjąć tego kaszla. W związku z tym powstał syf od zależania. Ona stoi. Ona naprawa się okazała poważniejsza niż myśleliśmy. Tak w istocie było. Rurkę podgrzaliśmy w gorącej wodzie w klamce. Ona zmiękła i nasadziło się ją na kruciec, ale okazało się, że cyban za wąski. W związku z czym należało założyć większy cyban. I wszystko zależało od tegoż cybanta. Tak, proszę nagrać łączenie. Tak, proszę. To już stąd nie leć. To jest coś. Trzeba się zachować przyzwoicie. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany, czy rejs na całość rok, dwa, tak. To powiedziałbym, gdzie ta geja, a przy niej ten jacht. Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? A gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wyszczepione i pregnuje kurz. W kopasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy i przed siebie gram. Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht? Stary jacht! Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht? Stary jacht! Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? A gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? A gdzie to jest?